dzisiejszej Ewangelii do Pana Jezusa przynoszą ludzi chorych i cierpiących na rozmaite choroby. Często są to choroby nieuleczalne w tamtych czasach, więc ludziom groziła po prostu śmierć. My dzisiaj również leczymy się w różnych szpitalach, chodzimy do lekarzy, łykamy różne pastylki i tak powinno być, abyśmy osiągnęli pełnię zdrowia. Ale musimy pamiętać, że jest coś takiego w Kościele jak sakrament chorych. Bardzo często, a zazwyczaj w pierwszą sobotę czy pierwszy piątek miesiąca, kapłani idą do chorych z sakramentami. Mają ze sobą taką torebeczkę, która nazywa się bursą. W niej przynosimy chorym Najświętszy Sakrament oraz olej, który służy do namaszczenia. Święty Jakub mówił, że jeśli choruje ktoś spośród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, aby namaścili go olejem w imię Pana, a modlitwa pełna wiary będzie dla chorego umocnieniem i jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Dlatego warto pomyśleć o ludziach chorych, starszych, zaproponować im takie spotkanie z Panem Jezusem w sakramencie chorych. Natomiast zadanie nasze na ten tydzień będzie takie. Zawsze w naszej najbliższej okolicy, pośród naszych znajomych, przyjaciół, kolegów, koleżanek są chorzy, których złamał jakiś taki prosty wirus grypy bądź innej choroby. Czego oni potrzebują? Potrzebują rozmowy, czyli możemy zadzwonić przez telefon. Potrzebują pomocy przy zadaniach, przy nadrobieniu zaległości i to też możemy zrobić. Więc nasze zadanie jest takie. Pomyśleć, czy ktoś z naszych bliskich nie jest w domu chory i nie potrzebuje naszej pomocy. Jeśli tak, to do działania. Szczęść Boże! Nie.